Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile kalorii powinnaś dostarczyć swojemu organizmowi w okresie karmienia piersią, a ile po jego zaprzestaniu, jak prawidłowo komponować posiłki w okresie laktacji i macierzyństwa, jakie produkty powinnaś wyeliminować w okresie karmienia piersią, jak zaplanować i wdrożyć plan powrotu do formy, ten film jest dla Ciebie. Bądź zdrową i aktywną mamą. Mleko matki jest najbardziej wartościowym pożywieniem dla niemowląt. Karmienie piersią jest nie tylko rozwiązaniem najzdrowszym dla Twojego dziecka, lecz także korzystne dla Ciebie. Twoje mleko jest idealnie dopasowane do potrzeb dziecka. Jest zawsze świeże i ma odpowiednią temperaturę. Pomaga odzyskać figurę sprzed ciąży. Zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór piersi i jajników. Rozwija uczucie miłości i przywiązania między Tobą a maluchem. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, zaleca, aby dziecko przez pierwszych 6 miesięcy życia było karmione wyłącznie piersią. Po tym okresie powinnaś rozpocząć rozszerzanie jego diety o inne produkty, nie rezygnując jednak z karmienia piersią, które w miarę możliwości powinno być kontynuowane. Jakie są podstawowe zalecenia żywieniowe dla kobiet karmiących piersią? Tak jak w czasie ciąży, w okresie karmienia, Twoje żywienie ma również podwójne znaczenie. Znaczenie dla Twojego zdrowia, tak i dla zdrowia Twojego dziecka. W czasie karmienia piersią powinnaś spożywać urozmaicone i pełnowartościowe posiłki. Powinnaś pamiętać o białku, którego teraz zapotrzebowanie jest większe niż w okresie ciąży. Produkty białkowe powinnaś wykorzystywać z takich grup jak mięso, drób bądź królik, nasiona roślin strączkowych, chude wędliny, jaja, ryby o niskiej zawartości rtęci. W trakcie laktacji również istotny jest wapń. Pamiętaj, aby spożywać go w odpowiedniej ilości. Twoje zapotrzebowanie na wapń, jeżeli jesteś kobietą powyżej 19 roku życia, wynosi 1000 mg na dobę. Zatem, aby zabezpieczyć potrzeby związane z wapniem, powinnaś spożywać produkty mleczne i mleko. By zabezpieczyć organizm także w niezbędne witaminy, składniki mineralne i błonnik, powinnaś wykorzystywać różnorodne warzywa i owoce, a także produkty zbożowe z pełnego przemiału, takie jak chleb razowy, płatki owsiane, makarony przygotowane z mąk z wysokiego przemiału. Pamiętaj, by w swojej diecie wykorzystywać także ryby, które są bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności omega-3, a także witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A i E. Pamiętaj także, by w swojej diecie wykorzystywać tłuszcze roślinne, które są bogate w witaminy A, D, E oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Jedz 5 posiłków dziennie. Staraj się, aby przerwy pomiędzy posiłkami były około 3-godzinne. Twoje zapotrzebowanie energetyczne w trakcie karmienia piersią zwiększa się o 500 kilokalorii sprzed Twojego zapotrzebowania przed zajściem w ciążę. Jest to niewielka zmiana energetyczna porównując z okresem ciąży. Pamiętaj jednak, że to zapotrzebowanie jest niezbędne, byś mogła produkować mleko. Przy produkcji mleka wykorzystywana jest też tkanka tłuszczowa, która pozostała po okresie ciąży. Dlatego też w trakcie karmienia piersią nie stosuj diet odchudzających. Zachwianie równowagi, jeżeli chodzi o spożywane składniki w czasie, kiedy karmisz piersią, może mieć wpływ na niedobory, które będą powstawały w Twoim organizmie. Jeżeli chodzi o płyny, ważne jest, by zaspokajać swoje pragnienie przede wszystkim wodą nisko zmineralizowaną w ilości od 2,5 do 3 litrów dziennie. Wystrzegaj się nadmiernie przetworzonej żywności oraz żywności, która zawiera barwniki i aromaty. Także unikaj cukru i słodyczy w swojej diecie, ponieważ zawierają one zbędne kalorie, natomiast nie zawierają niezbędnych dla Ciebie związków odżywczych. Czasem, gdy mleko zmieni smak bądź zapach, dziecko może nie chcieć ssać piersi. Dlatego unikaj takich produktów jak cebula, czosnek, przyprawy, brokuły. Wystrzegaj się także słodyczy i produktów typu fast food, ponieważ zawierają one izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są szkodliwe dla zdrowia. Unikaj także picia herbaty i kawy, dlatego że zawarte w nich teina i kofeina mogą pobudzać dziecko. Zrezygnuj z picia alkoholu i palenia tytoniu,
ponieważ ich szkodliwe składniki przechodzą do mleka. Jeżeli stosujesz leki w trakcie karmienia piersią, powinnaś uważnie przeczytać ulotkę i skonsultować spożywanie tego leku z lekarzem, dlatego że niektóre leki nie powinny być stosowane przez kobiety karmiące piersią. Obserwuj swoje dziecko i w przypadku pojawienia się kolki bądź alergii stosuj odpowiednie modyfikacje żywieniowe. Niektóre rzeczy, które zjadasz, mogą powodować kolkę u Twojego dziecka. Produkty, które podejrzewasz o wywołanie kolki, powinnaś wyeliminować z diety. Możesz spróbować wprowadzić je ponownie, gdy dolegliwości ustąpią. Pamiętaj jednak, aby robić to stopniowo i pojedynczo, jednocześnie pilnie obserwując reakcję dziecka. Produkty, które mogą powodować kolkę, to czosnek, cebula, kapusta, brokuły, morele, suszone śliwki, fasola, rabarbar, czekolada, kakao, świeże owoce. Nawet jeśli w Waszej rodzinie występowały alergie pokarmowe, nie powinnaś z góry i na wszelki wypadek wykluczać produktów, które mogą być potencjalnie alergizujące, ponieważ wiąże się to z ryzykiem poważnych niedoborów składników odżywczych zarówno dla Ciebie, jak i Twojego dziecka. Jeśli zaobserwujesz u swojego dziecka objawy alergii pokarmowej, takie jak na przykład wysypka, biegunka, wymioty czy kolka, rozważ wykluczenie ze swojej diety produktów alergizujących i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem, który zaleci właściwe postępowanie. Pamiętaj, że karmienie piersią to najlepszy sposób, aby ustrzec dziecko przed alergią pokarmową. Produkty potencjalnie alergizujące to mleko i przetwory mleczne, jaja, ryby, owoce cytrusowe, kiwi, owoce morza, kakao, czekolada, orzechy, zwłaszcza ziemne, produkty zawierające duże ilości konserwantów, pomidory, soja, seler, owoce drobnopestkowe. Jeśli już masz pewność, co uczula Twoje dziecko, pamiętaj, że w Twoim jadłospisie nie może się znaleźć nawet niewielka ilość tego produktu. Wiesz już, jak powinnaś się odżywiać. A co z ćwiczeniami w okresie karmienia piersią? Właśnie zostałaś mamą i zastanawiasz się, w jaki sposób wrócić do formy, a także zapewnić swojemu dziecku odpowiedni pokarm. Podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie karmienia piersią jest możliwe. Oto kilka wskazówek, jak podejmować aktywność fizyczną w trakcie karmienia piersią. Aktywność fizyczną możesz podejmować już w pierwszej dobie po porodzie, jeśli rodziłaś siłami natury. Pierwsze ćwiczenia, które możesz wykonywać, są to ćwiczenie kegla. Ćwiczenia kegla polegają na tym, byś napięła mięśni krocza, tak jakbyś wstrzymywała stolec i mocz, policzyła do 5, a następnie rozluźniła i wykonała to ćwiczenie około 10 razy. W tym okresie możesz odczuwać zmęczenie. Dlatego ważne jest, abyś korzystała z pogody i wykonywała spacery. Już sam fakt noszenia dziecka jest dla Ciebie aktywnością. Wykorzystaj to, bo dzieci uwielbiają, jak angażuje się je do zabawy. Po okresie połogu do spacerów dodaj inne ćwiczenia. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha. Tutaj możesz wykorzystywać ćwiczenia typu pilates oraz inne ćwiczenia wzmacniające. Jeżeli chcesz podejmować większą aktywność fizyczną jeszcze w trakcie połogu, pamiętaj, by już przez te 6 tygodni połogu nie wykonywać klasycznych brzuszków. Jeżeli zależy Ci na stopniowej utracie masy ciała, wydłużaj spacery i uzupełniaj je o ćwiczenia wzmacniające, takie jak przysiady, wypady, unoszenia ramion. Zakończyłaś karmienie piersią i weszłaś w okres macierzyństwa, który jest pełen wyzwań. To, czego potrzebujesz, to siła, aby im sprostać. Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna to jedne z najważniejszych czynników wpływających na Twoje zdrowie, a tym samym na Twoją siłę i energię. Jednocześnie pamiętaj, że Twoje zapotrzebowanie na energię zmniejsza się. Wracasz do swojego zapotrzebowania sprzed ciąży i okresu laktacji. W okresie macierzyństwa pamiętaj, aby Twoje posiłki zapewniały podstawowe składniki, które potrzebuje Twój organizm. Czyli w Twojej diecie nie powinno zabraknąć węglowodanów, białka, tłuszczów, witamin, składników mineralnych oraz błonnika i wody. Ponieważ nie ma produktu, który zawierałby wszystkie niezbędne składniki w odpowiedniej ilości i proporcji,
By zabezpieczyć Cię przed niedoborami, wykorzystuj różnorodność produktów. Dostosuj do swojego trybu życia swoje posiłki. Staraj się, aby to były regularne posiłki. 4-5 posiłków, kiedy przerwa pomiędzy posiłkami wynosi od 3 do 4 godzin. Staraj się jeść częściej, ale mniejsze porcje. Spożywaj produkty zbożowe, które powinny być głównym źródłem Twojej energii. Wartość odżywcza produktów zbożowych zależna jest od stopnia przetworzenia. Wybieraj zatem te produkty, które są z pełnego przemiału. Zatem chleb razowy pełnoziarnisty, bułki pełnoziarniste, makarony na bazie mąki pełnoziarnistej, płatki owsiane i kasze gruboziarniste. Spożywaj mleko i produkty mleczne w ilości 3 porcji dziennie. Zatem jedna porcja to jest jedna szklanka mleka, jedna szklanka kefiru bądź maślanki. Możesz te produkty zastąpić także serem. Wybieraj te produkty, które mają niski poziom tłuszczu, od 1 do 2%. Mięso spożywaj z umiarem. Wykorzystuj te mięso, które jest chude, zatem drób, królik oraz chude wędliny. 2 razy w tygodniu mięso możesz zastąpić rybami i raz w tygodniu nasionami roślin strączkowych. Jedz dużo warzyw i owoców. Powinnaś w swojej diecie, w swoim jadłospisie wykorzystać 2-3 porcje owoców i 3-4 porcje warzyw. Ograniczaj spożycie tłuszczów, szczególnie zwierzęcych. Zawierają bowiem nasycone kwasy tłuszczowe, które są szkodliwe dla zdrowia. Wybieraj zatem tłuszcze roślinne. Unikaj spożywania cukru i słodyczy. Jeżeli jednak będziesz miała ochotę na słodkie co nieco, możesz wtedy wybierać zdrowsze substytuty. Na przykład suszone owoce, sezamki, sorbety, mrożone jogurty. Ograniczaj spożycie soli. Staraj się spożywać nie więcej niż 5 gram soli dziennie, zatem 1 łyżeczkę do herbaty. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu. Pij minimum 2 litry wody dziennie. Unikaj alkoholu ze względu na to, że nie posiada on niezbędnych składników odżywczych, natomiast jest to produkt kaloryczny. Ponieważ nie karmisz już piersią, a Twoje dziecko jest coraz większe, świat aktywności fizycznej staje przed Tobą otworem. Abyś rzeczywiście wróciła do formy, powinnaś zastosować kilka podstawowych wskazówek. Wyznacz sobie jasno sprecyzowane cele. Ważne, aby były realne do osiągnięcia dla Ciebie, mierzalne, osadzone w czasie i konkretne. Na przykład, wezmę udział w biegu na 10 km za 6 miesięcy, bądź schudnę 2 kg w przeciągu 4 tygodni, żeby móc zmieścić się w letnią sukienkę. Zaplanuj, co możesz zrobić, aby osiągnąć wybrany przez Ciebie cel. Ważna jest tu metoda małych kroków, by móc osiągać mniejsze cele. Na przykład w przeciągu 2 tygodni przebiegnę 2 km, w przeciągu 4 tygodni przebiegnę 4 km. Stwórz swoją drogę do celu wraz z zapisywaniem dat ich realizacji, kolejnych etapów, które udało Ci się osiągnąć. Ważne jest, abyś miała kontrolę nad tym, jak realizujesz swoje postanowienie. Pamiętaj, że tak jak w każdym obszarze życia, tak i w aktywności fizycznej podstawą jest równowaga. Dlatego zadbaj o holistyczny rozwój i ćwicz wszystkie partie mięśniowe. Mięśnie ramion, grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, nóg i pośladków. Wygospodaruj 1 godzinę dziennie na ćwiczenia lub aktywność w czasie spędzanym z rodziną. W okresie karmienia piersią zwracaj uwagę na to, co jesz i dopasuj aktywność fizyczną do stanu swojego zdrowia. W okresie macierzyństwa dbaj o różnorodność spożywanych produktów i zostań mamą w dobrej formie. Bądź zdrową i aktywną mamą. Więcej porad i rekomendacji ekspertów znajdziesz na stronie www.zachowajrównowagę.pl. Niniejszy film został przygotowany z należytą starannością. Mimo to film ten nie jest poradnikiem medycznym i autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę, która może być efektem niewłaściwej interpretacji treści filmu, w tym za urazy powstałe w trakcie wykonywania ćwiczeń. W razie wątpliwości zaleca się skorzystanie z porady lekarza, dietetyka lub wykwalifikowanego trenera.